Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpi, to jest już 30. Chwileczkę, dajcie mi się zastanowić, bodajże 7. Jeżeli się pozwolę dobrze wyrazić, a jak nie, to poprawicie mnie, najwyżej będzie 36. Ale chyba 37. Widzimy na 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. I ostatnio trochę było tych zagadek. Nie, tak naprawdę, żeś mi napisał w komentarzu, że to nie były jakby rany zadawane, tylko po prostu wzmacniało mi znaki, czyli na przykład art, akcji, tudzież jeszcze igni. I coś chyba poczułem różnicę, ale to wszystko się okaże grając dalej w tego Wiedźmaka. I teraz powiedziałeś, żebyśmy minęli tych strażników, no to sobie chyba ich miniemy, ale z drugiej strony powinniśmy się od razu kierować w stronę kanałów. Ale gdzie te mamy kanały, bo jakoś za bardzo nie jestem obeznany w terenie, gdzie to mniej więcej mogą być te kanały. Nie wiem, przejdziemy się trochę, poprzeszukujemy. Znajdzie się to, czego szuka, i będzie gitaśnie. Okej, okay. w końcu weekend, bo naprawdę masakra. A następny tydzień będę miał jeszcze naprawdę tak nawalone tymi wszystkimi rzeczami, że to jest po prostu masakra. Nie wiem, da się jakoś ich minąć? What the fuck? Tośmy chyba zrobili jednak błąd. Nie, to może jednak ich uminiemy. Da się od nich uciec? Myślę, że tak, jakoś się da. Ale gdzie mogą być te kanały? Nie wiem, trzeba będzie stąd wyjść, czy co? Zmienić kierunek? Bo ja nie wiem. Tam to spotkamy jeszcze więcej tego gówna. Nie wiem, w tą stronę. Kurczę, ja naprawdę nie wiem, gdzie są te kanały. Ja mogę iść równie dobrze w złą stronę. Ale chwileczkę. Możemy sobie zajrzeć do mapy. I ona nam dokładnie wszystko powie. Mapa. Ona nam teraz musi pomóc. To chwileczkę. No tam mamy niby iść, ale jakby to zrobić? Tak, żeby kanałami przejść. Oj, mamy problem. Tamto tylko nabawimy się strażników, założę się właśnie. Więc to nie ma nawet sensu. Tu nie ma żadnych drzwi. Chociaż dałoby się tego użyć, ale nie. Nie wiem, wbiję tu jeszcze raz. Sprawdzę dla pewności. Ale no, jak dla mnie, to chyba nie znajdę tych kanałów tak łatwo. Chyba że się trochę pomorduję i zacznę jakoś szukać. To na pewno nie są kanały. No to jest pewne na 100%, więc tutaj nie ma żadnych takich dla mnie istniejących kanałów. Chociaż może jestem w błędzie, może jednak są jakieś kanały, tylko ja po prostu źle idę. Trzeba to jakoś wszystko dobrze przemyśleć. No tam mamy chyba jeszcze jakiegoś maga, dlatego to chyba już nie ma sensu. Ta droga nie ma sensu. Chyba że jak tak przejdę. Nie, tu nic nie ma teraz, tu też nic nie ma. Golcie się, jakby kurde. No chwileczkę, może tutaj. O nie, tu jest tego jeszcze więcej. Nie, odpada. To kompletnie odpada. Nie, to trzeba będzie stąd iść. Nie mamy za bardzo wyboru, więc musimy stąd wyjść. Kurczę. Jest gorzej niż podejrzewałem. A tutaj? Aha, to drzwi zamknięte. Tu, tam pewnie też drzwi zamknięte, nie? Zamknięte, widziałem. Czyli nie wejdziemy. To nawet dobrze. Przynajmniej nie będziemy nabywać
niebezpieczeństwa. Okej, no dobra, no to teraz musimy się trochę pogłówkować, jak chcemy dotrzeć do tych kanałów. No i tu trzeba niestety wejść. Czy tak niestety, czy stety? Ale to jeszcze wszystko się okaże inaczej. No tu już byliśmy, tylko co nam to daje? Tu są zawalone przejścia, więc... A to chyba te kanały, nie? To chyba są te kanały. Nie, to nie jest to. To właśnie... To jest to, co właśnie już zwiedziłem w poprzednim odcinku. Dlatego sobie zostawimy. No to gdzie mamy iść? Gdzie jest nasza taka kompletna droga? Przeszukiwaliśmy, trochę przeszukiwaliśmy, to dobrze. Ale gdzie możemy jeszcze iść? Gdzie... Gdzieś, gdzie jeszcze nas naprawdę nie niosło. Tam nikogo nie ma. No nie wiem, no trzeba będzie się dobrze przejść i zastanowić. Bo te kanały coś moje, to nie wiem, albo przepadły. Ale to jest kompletnie ślepy zaułek. To już w ogóle... totalna porażka. Szukamy, szukamy. Na pewno to znajdziemy, tylko trzeba dobrze popatrzeć i czujnym okiem to wykryć. No gdzieś to jest, na pewno. A może tutaj? Nie, to na pewno nie, trzeba będzie ciechać tego. No tak ogólnie to nie wiem, co na weekend wyrzucić. Na pewno będzie MTA. O, to coś, to jakaś magia. Proszę bardzo, jest. Krąg życia. Jeszcze jedna magia. Hmm? Gdzieś jeszcze? Dobra. To jednak wracamy się tutaj. No to nie mamy wyboru. Pisałeś mi w komentarzu, że lepiej jest przejść przez kanały, ale ja nie widzę żadnych kanałów. I chyba nie dowiem się, gdzie są dokładnie te kanały. To dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powyżynać tych strażników. No... No coś muszę zrobić, ja i tak przecież nie współpracuję z ludźmi. Nie jestem po stronie Vernona Rosha i jego padalców. I tych Nordlingów. Znaczy Nordlingów, kurde. Tych całych... Boże, chciałem powiedzieć Nordmarczyków, bo bym już to pomylił z Gotikiem. Nilfgaardczyków, o, tego właśnie mi brakowało słowa. To kurczę, co robić? Mnie nic innego do wyboru nie pozostaje, jak tylko rozciechać na strzępy tych strażników. No, co mi zostaje do wyboru innego? No, kanałów nie znajdę, bo ich tak jak dla mnie nie ma, bo ich jeszcze nie znalazłem. Nie wiem, może tych strażników trzeba zabić. Dzień dobry. Dobra, Nilfgaardzki żołnierz. Ty, nie zabili mnie. O, siema. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. To nie ja, gnoju. Nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadła. Dobra! Prosicie się o kłopoty, będziecie je mieli. I sorki, mój widzu, ale podejmuję własną decyzję. W moim własnym myślącym zakresie, dlatego moim wyborem jest wyrzynanie tych nilfgaardzkich śmieci, bo one w ogóle, nie wiem, nie przynoszą mi tutaj żadnej korzyści. Dajmy sobie znak Ard. Oj, żeśmy dostali ognia. Trzeba ich tu wszystkich powyrzynać. Udło, stary dziadu. O. No patrz, użył tej. Oj, 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 oj. Te nilfgaardzkie śmieci są groźne. Wow! O kurde. Fuck. This shit. Dobra. Nie, ja już mam mało życia. Help me, please. Cholera, cholera. No to mamy... No jeszcze was tylko dołożyć do tego wszystkiego. I całej waszej poromanej... Ferajny. Kto niemożliwe w tym miejscu, tym nie denerwuj, Geralt. Ty masz się nimi zająć.
Masz kurczę, nie wiem który level, tam bodajże 28. A ty... Czekajcie, może w tym miejscu się... Sorki. Zawsze tak mam po spaghetti, że po jakimś czasie mi się tak porządnie odbije. O, 30 level, czyli jak w Borderlandsie. Czyli jedziemy równo. Dobra, masz mi teraz wypić jakieś eliksirki. Czy nie eliksirki? Czekaj, no ja zaraz zrobię z tą porządek, jak Gesslerkowa przy kuchni. No to Gawron. Tak, Gawrona zrobimy, nie ma co. Gwiazda tańcząca. I puszczyka. Nie możemy niestety. Czekajcie, wilka. No nie możemy już, dobra. Tak czy siak wypijemy ze dwa miksturki. Jaskółeczka i gawron. No i wilgę możemy jeszcze wypić. Co mi tam? Wypijemy znowu ze trzy miksturki. O, on się nachleje. Dla niego to jest nic. Kaca i tak nie będzie miał. To jest wiedźmin. Od miksturek się nie opije. Dla niego to jest właściwie jakby taka, nie wiem, karma codzienna. Jak nie wiem, dla szczura trutka, to dla wiedźmina to są miksturki. Dobra, jedziesz z tymi pedziami, czy nie pedziami. No kurczę, dojechać i tak ich trzeba. No, już jeden dojechany. No, żeś fajnie swojego swajczył. A, Max zginął! I taki kozak z niego był. Tylko na chwilę. Wow! Co ten art z nim... Ja cię pierdzielę! Cośmy zrobili z nim? Chujowale. Jebci! Już wolałem cię szybciej wykończyć. Jak dostał! Się kolega przeliczył. I co teraz, koszniko? Jaja ci zwiędły. Jeb, na dwa hity, no gówno, a nie Nilfgaardzka władza, armia, kurde. Gówno mi tu robicie, list gończy. Podniosę sobie, no i teraz Geralcik jest przeciążony, bo jakby inaczej. Ale widzę, że tutaj wszystko takie pospolito-magiczne. O, wymieniamy spodnie. Nie ma co. Oficerki. Trucizna, podpalenie. Wymienimy sobie budki też. Co mi tam, że są epickie? A te są magiczne i mają więcej właściwości. Wymieniamy. Te teraz śmieci powyrzucam. Dobra. Coś tam nam się udało wymienić. Portki jedynie i budki. No i tak jest gitaśnie. Co tutaj masz? Ruda żelaza, gówno. Co tego skór? Tutaj drewniany sznur. A, to same lipne rzeczy. Ale przynajmniej podjęliśmy jakiś oszkur. Wiedziałem, że cię znowu spotkam. O, Seldkirk! To znowu ty. Silgrat nie zapomina A to zniewak. Silgrat, Czego chcesz? przepraszam. Tym razem ci się nie uda. Całe Edirn przekona się, co znaczy pięść Silgrata. Stawaj! Dobra, bije cię, suczysynie. Jesteś dla mnie gównem. Nasranym na błocie. Takie kozactwo z ciebie, już po jądrach dostajesz. Dawno bijatyki nie było ogólnie. Więc się rozgrzejemy na ten piątek i zlejemy gówniarza. Kurde, taki kozak w tekstach, a po mordzie tylko potrafi dostawać. No, leży kurde jak nieprzytomny, no. Upokorzyłeś mnie. Pluje na ciebie jak na twoją matkę. No, dziękuję. No i rachunki wyrównane. O, teraz chodzi jak... teraz chodzi jak kurde kaleka po Smoleńsku. Dobra. A z wami da się pogadać? Co tam? Siema. Gracie w kości? Chcesz dołączyć? A to nie, Innym. dzięki. Ja w kości nie będę grał. A, chyba że misje Gramy? poboczne. Tak, gramy. Przepraszam, wybaczam. Zapomniałem, że w liście z misjami pobocznymi gdzieś mi zapisywał. Jest coś takiego, tak? Gramy w kości. Wybaczcie, ale odstawimy sobie fabułę na kiedy indziej. Teraz trzeba się rozluźnić.
I teraz muszę sobie przypomnieć starożytną rzutów, żeby mi się nie pojebało. Dobra. Kurde! Nie, przegrałem to. Pas, no i przegrałem, no. Chciałem coś zrobić, a ja to... Zamknij się. Gramy. Ja to jeszcze wygram. Jakaś muzyka mi leci. Dobra. Jeb, rzut. Coś marny. Bardzo marny. No. O. Właśnie o to mi chodzi. Dobra, git i majonez. Tak. O to mi tylko chodziło, bo już mniej więcej tam zacząłem ogarniać te całe tajniki grania kościanego pokera. Ale no nie wyszło, nie wypał. Uuu, wygrałem! Nie wierzę. O i widzę, że ogarniam. Gratuluję. Dziękuję. Dobra, z elfem. Dobra, ty jesteś elf. Tak, gramy. I się zamknij, bo i tak cię ogram. Jesteś dla mnie gównem elfickim, kurczę, z rodu Enseed, nasranym przez Jorveta. Uuu, będzie co rozgrywać. Okej. Okay. I pięknie. Nie, zostaw. Tu może podwójnie. Jest do wygrania to. O ile tego nie zawalimy. No i teraz dobrze rzucić. No i coś czuję, że będzie to ciekawa wygrana. No, przegrana jednak. Kurde no, elf dobry. Zamknij postaram się. No, Geralt zawsze mówi, że się postara odegrać, ale dla niego czasami takie odegranie się kończy na tym, że za setnym razem może to wygrać. I taka jest właśnie potem robota z tym naszym Wiedźminem, który się gubi po same uszy. No i znowu dwie podwójne, kurde, jakie gówno. Dobra. Teraz to cię trzeba ograć. Coś ciekawego? O, coś może będzie. Yeah, dobry! Wygrałeś. Tak naprawdę to gówno wygrałem, bo raz przegrałem i raz wygrałem, więc z czarze nic nie dostałem. Z czarodziejem, który to czarodziej? Chyba on. Słucham cię. W pokera! W kości. To co, gramy? Gramy, kozaku. Wystawiaj kasę. Dobra. Ty przebijasz, teraz trzeba rzucić kostkami. Oj, coś kijowo rzuciłem. I to bardzo kijowo. Oj, Jezu. Oj. No jest marnie, ale weźmy sobie, nie wiem, na przykład tak. No nie wiem, no. To przegramy, to jest ewidentna. Pod to partię, co za chuj! Dziękuję. Wygrałeś. Chuj ci w... Z kim mogę teraz zagrać? Pipsko. Z moją odebrą. O, Hubar dzisiaj uczy, mam, to jeszcze by dowaliłem. Udało mi się za pierwszy raz. Uczennica. Tak? Zagramy? O, ładna. Gramy? Młoda, ładna. Coś z niej będzie. Żeby ją tylko ograć byle w kości. O, jaki rzut. No, to jest... To będzie, no i znowu dwa razy podwójne. Kurde, ja mam takiego farta czasami. Weźmy te pentagramy. Tak będzie lepiej. Po szatańsku. No i przegram to. Bo szatany mnie. Ja już myślałem, że przeciwnik poddał partię. Dobra, przegrałem to. No, wiedziałem. Wiedziałem, że to przegram. Wygrałam! Kolejny raz nie... No ma... tamten chyba się trząsł, aż się opiłem jeszcze. Zagramy? Gramy? Jak się za dużo i za szybko mówi, to potem traci się kontrolę, no i właśnie dochodzi do takich nieciekawych sytuacji. Dobra, teraz to rzuciłem jeszcze gorzej. No właśnie. Chociaż nie. Jest komfortowa sytuacja. Jep, dziękuję. Stawiamy do 10, podbił do 5. Ty pizgnij ładnie tymi kostkami. Uuu, wygrana powinna być. Co? Jakim wałem? He? Aha, bo tam... Wygrałam.
Kolejny raz. Ty zaraz ja ci nakopię, ty kurde. Czarna suczo. Kurczę. Zaraz jej nakopiemy. Jep. No i kostka mi wypadła i tym razie już przegrywam to. Co za ze mnie. Aj. No i mamy teraz nieciekawie. No really. No, tak ma być. I teraz masz mi to wygrać, Geralt. A jak nie, to kończym odcinek i cię zwalniam. Znowu mi się odbiło, przepraszam. No i przegrałem to, nie? No, tak myślałem. No i kurde, teraz tracę tyle hajsu, ile lodu. Tak? Obsłał cię ptak? Wow. Jakbym się nie dowiedział. No 3-0 dla jakiejś Adeliny, kurde, Modeliny. Kurczę, no i co ona, jaką ma tam sytuację? No szczerze to ma. Dobra. Już chciałem coś powiedzieć, ale się już po prostu powstrzymam. No wygraj z nią. Postawił, już myślałem, że poddał. Coś fajnego wpadło? Nie, przegraliśmy. No kurde, i będziemy przegrywać chyba godzinę. Wygrałam! Kurde. Tak? Chcę wygrać. Dawaj mi to. Chcesz mi zepsuć dzisiejszy humor piątkowy? O, to był całkiem niezły rzut. No to żeśmy teraz naprawdę 4-1. Jeszcze trochę, abym ją mógł ograć za pierwszym razem. Naprawdę, no niewiele brakowało. No to żeśmy teraz się postarali i teraz tego nie spieprzmy. A dziękuję, moja nagroda. Wiedziałem, że się podda. Zasłużyłeś na te pieniądze. A teraz mi się rozbieraj. Do naga, już. Z niesamowitym Lockhartem. Gdzie go znajdę? Jaki Lockhart? Kręci się w okolicy rynku. To jeszcze jedną osobę ma opykać? Wy chyba chcecie mnie wykończyć, ale dobra. A gdzie ten koleś jest, jeśli mogę wiedzieć? Mapka. Kurde, trzeba będzie tam przejść. A żeby przejść, to będę musiał obić tych debili. Za przeproszeniem. A są te mercy. A to dla mnie są gównem. Łoty! Ło, biją nieźle. Zanim mi się skończy ta powalona magia. No kurde, oni mnie to zaraz obiją. Pudło. Dobra. O, level up. A nie widziałem, że za zabijanie gnoi też są level upy. No proszę. Postać, dać mi ją. Dobra. I wzmacniamy sobie co? Magiczny wigor. Tak, wzmocnimy sobie, żebyśmy naprawdę mieli tego ostrego powera. O. Kolejne. Przegrzybek. O kurde. Ile tego gówna tu jest? Ile tu się tego nasyrało? O kurwa. Ja pierdul. Mendo, ty kurde. O, już mamy przesrane. No, cała armia nas tu sklepie. O Szymon. Miło cię poznać. O kurde. Już po nas. No daj mi się przesunąć! Oj, obtoczyli mnie. A, czyli się teraz trzeba poddać. Nie zabijajcie mnie. Aha, czyli żeśmy teraz popełnili największy błąd w życiu. Zajebiście, Geralt! No ja cię chyba zaraz zamorduję. I tutaj? Tak, ja tutaj! Może ci, kurczę, oblizać piersi, zadowolona z siebie? No nie, miałem grać w pokera, ja trafiłem za kraty, kurde, jak Trynkiewicz za gwałcenie przedszkolaków. No zajebiście. Co tu robisz? Bardzo się starałem, żeby zobaczyć Filipę Eilhart w kajdanach. Bądź świetny. Ciekawe, czy będziesz równie wyszczekany stojąc na szafocie. W przeciwieństwie do ciebie nie zrobiłem nic, za co wysyłają na szafot. Dla nich jesteś zabójcą królów. Zapewniam cię, że Kaci Radowida sprawią, że przyznasz się do wszystkiego.
Nawet do współżycia z trollami. Ty gnido. Radowit nie jest idiotą, wie, że jestem niewinny. Poza tym pomogłem mu kiedyś. Radowit jest politykiem. Chętnie pokaże światu, że jest mścicielem zamordowanych władców. Zanim to zrobił, usłyszy o tym, co zrobiłaś w Vergen. Pomagając rebeliantom, osłabiłam Henselta, a to jest najważniejsze. Teraz Radowit jest górą, to on ma decydujący głos na obradach. Między innymi dzięki mnie. W takim razie, dlaczego wsadził cię do lochu? To jakieś nieporozumienie. No, na pewno. Od początku wiedziałaś, że Saskia jest smokiem? Podejrzewałam, że coś z nią nie tak od dłuższego czasu. Ale prawdy dowiedziałam się dopiero, gdy padła otruta i mogłam ją dokładnie zbadać. Widziałem listę składników antidotum. Nie ma w nich słowa o róży pamięci. Kłamca. Każdy lubi mieć wiernych sprzymierzeńców, a róża pamięci ma wielką moc. Nawet smoczyca nie poradzi sobie z moim urokiem. Dlaczego nie wezwiesz jej na pomoc? Dwimeryt blokuje magię. Telepatię również. To sinie. Wasza wysokość? Długo czekałem na to spotkanie. O, Radowit. Tak nagle opuściłaś Redanię, że nie znalazłem sposobności, by cię należycie pożegnać. Wasza wysokość, nie rozumiem, dlaczego mnie aresztowano. Wszystko, co zrobiłam, służyło interesom Redanii. Wsparcie rebelii, osłabienie Henselta. Ryzykowałam własną reputacją dla twojego... Faka ci pokazuję w tej chwili. Nie jestem już małym chłopcem, który wierzy w każde twoje słowo. Dlaczego to robisz, Radowidzie? Wspierałam cię w najtrudniejszych chwilach. Tak! Jak ci locika nie byłbyś robiła, tym, kim jesteś. Jak do łóżka z tą poszłam. Rozumiesz doskonale. Knułaś przeciwko mojemu ojcu, Wizimirowi, a także przeciw mnie. Cały redański dwór trząsł się ze strachu przed wszechwładną Filippą Eilhart. Wasza wysokość, to nieprawda. Pozwól mi wytłumaczyć. Już, dusić ją. Królu. Ambasadorze? Triss Merigold była tak miła, że sporządziła listę osób zasiadających w tajnej organizacji zwanej Lożą Czarodziejek. Zasiadały w niej również czarodziejki z Nilfgaardu, ale nie musisz się już o nie kłopotać, pani. Triss, oszalałeś. Zleciłyście zabójstwa Dema Venda i Foltesta. Podejrzewam, że maczałaś też palce w zabójstwie mojego ojca. I gdybym teraz zdjął meryt z nadgarstków, to twoja sprawa. Jesteś skończona, Eilhart. Przeprowadźmy proces, żeby wszystko było jak należy. Zginiesz, ale wiedz, że się nie wywiniesz. Zostaniesz skazana za udział w spisku, zdradę i królobójstwo. Tak, jestem niewinny. Skóry i stos. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filipa. A Geralt spokojnie tego słucha. Cały dwór w Tretogorze patrzył, jak mnie upokarzasz. Cała Redania śmiała się ze mnie za moimi plecami. Pamiętasz, jak uczyłaś mnie patrzeć ludziom w oczy i zmuszać, by to oni pierwsi spuścili wzrok? Król nie może okazywać słabości i niezdecydowania. To twoje słowa. Opanowałem tę sztukę do perfekcji. I co? Tylko ciebie nie udało mi się nigdy zmusić do uległości. Masz jedną szansę, by skrócić cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz, w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę, okaż uległość. Dajesz. Masz skilla w tym? To rób to. Twój wybór. Kacie, wyłupić jej oczy. Koniec z tobą! Wielki błąd. Już! Masakra! Fuuuuj. Nie, ona nie ma oczu. Ona nie ma oczu. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Ja pierdolę. Nie wierzyłem, kiedy mi powiedzieli, że Geralt z Rivi siedzi w moim lochu. No widzisz. Geralt, którego znam, nie dałby się złapać. Ale się dał. A i co? Zawsze chciałem zwiedzić twoje lochy, panie. A co w nich takiego ciekawego? Goście. Musisz mi wybaczyć. Na szczęście Eilhart już wkrótce nas opuści. Ale chcę, żebyś wypuścił Triss. Nie proszę o łaskę dla siebie, ale dla Triss Merigold. Twoja przyjaciółka jest teraz w mocy ambasadora Fitzsterlena. Tak myślałem. Wiem, ale przecież Szilard nie odmówi ci drobnej przysługi, panie. Niewykluczone, że będę zmuszony prosić Nilfgaard o poważniejsze przysługi, dlatego wybacz. W tym mieście decydują się losy całych narodów.
jednostki nie mają znaczenia. Ty gnoju. Szilard wspomniał o organizacji czarodziejek. Tak się składa, że interesują mnie plany Loży. Plany Loży nikogo nie powinny interesować, ponieważ ta organizacja wkrótce przestanie istnieć. Co? Nic do ciebie nie mam, Wiedźminie. Ale z nieproszonego gościa zamieniłeś się w niewygodnego świadka. Rozumiem, że ja zapoznam się z twoimi lochami lepiej i znacznie dłużej. Na pewno nie wyjdziesz stąd przed zakończeniem obrad. Aha. Jeżeli uważasz, że mógłbym na nie wpłynąć, to mnie przeceniasz, królu. Polityka jest jak skomplikowana układanka. Każdy klocek może okazać się ważny albo bezużyteczny. W Lok Muin nastąpi przełom i tego przełomu dokonam ja. Nie będzie drugiego Tanet. Wkrótce wszyscy przekonają się, do czego zdolny jest król Redanii. Czas na obrady. Radowid jest zdolny, ale zbyt młody. Nie rozumie jeszcze, że tak naprawdę milczeć potrafią tylko umarli. Ponieważ Redania oddaje przysługę Nilfgaardowi, ja również pomogę królowi. Wypuść Triss. To byłaby głupota. Co? Jeżeli rzeczywiście istnieje miejsce, do którego udajemy się po tym Westpadole, to wkrótce się tam spotkacie. Pozwolisz, że wyręczę rydańskiego kata. O jaką przysługę chodzi? Możesz mi powiedzieć. Umarli nie zdradzają tajemnic. To prawda, ale jestem ostrożny. Obiecuję ci, że kiedy twoje ciało wystygnie, opowiem ci wszystko ze szczegółami. Żałuj, że tego nie dożyję. Dożyję. Lok Muin czeka duża niespodzianka. I magów, i królów. Nikt nie lubi, kiedy decydują za niego, a już na pewno nie król. Jesteś niebezpieczny, Wiedźminie, i zbyt niezależny. Przyjdzie czas, że Radowid mi podziękuje. Zaraz będziesz zaskoczony, chłystku stary. Zabijcie go. Zapię. Tylko uważajcie na czary. Przytrzymaj go, Hart. Oj, masz już przesrane. Hart. Przez 2A. Żeby nie wyszło, że mówię o angielskim bramkarzu. Jeb, jak dostał. Ale dostał w oko. Zginął? Nie gadaj, że zginął. Ale bym się śmiał. Dobra, zginie. Wyprowadź mnie stąd. Fuj. Najpierw odpowiesz na kilka pytań. Fuj, bez oczów. Ja pierdolę. Gdzie ona jest? Gdy mnie aresztowali, była z Shilą. Pewnie wybierają się na obrady. I ona jeszcze żyje. Ja pierdolę. Jak działa urok? Saskia nie jest w stanie oprzeć się mojej woli. Jak wygląda? Wierzę, że jestem najwspanialszą osobą na świecie. To tak, jakby była zakochana. Najpiękniejsze jest to, że zachowała pełnię władz umysłowych. Swój czarujący charakter. Waleczność, honor. Nie tropiłem cię sam. Jorvet nie może się doczekać spotkania. Moja śmierć niewiele zmieni. Zdechaj. A tacy jak Jorvet nie mają prawa nikogo osądzać. Ależ ma. Shilard mówił prawdę? O Loży? O królobójstwach? Mówił to, co chciał usłyszeć Radowid. Półprawdy i prawdy wyjęte z kontekstu niewiele się różnią od kłamstw. Triss brała w tym udział? Pod tym akurat względem jest czysta jak łza. Ale tylko pod tym. Zapewniam cię, że nie była z tobą szczera w wielu innych sprawach. Po co to wszystko? Jaki macie interes w mordowaniu władców? Pomóż mi się stąd wydostać, a wszystko ci wytłumaczę. I pomogę zdjąć urok z Saski. Zdejmij mi kajdany i zaprowadź do mojej kwatery. Błagam! Wszystko ci powiem. Wszystko! Ha. No to mamy problem. Czas ucieka. Będziesz się mścił na ślepej kobiecie? Shilard powiedział, że mają Triss. Muszę ją uwolnić. Miałaś zdechnąć. Wyłupią jej oczy jak tobie. Wyprawa do obozu Nilfgaardu to samobójstwo. Zostawienie przyjaciela to łajdactwo. Tylko ja wiem, jak odczarować Saskię. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. O kur... Wiesz co, Triss jest ważniejsza, więc... Sorry! Od pierwszego aktu się o nią uganiam. Teraz też muszę. Saskia pozostanie bezwolnym potworem przez ciebie. Zasłużyłaś na śmierć. Nie uwolnisz Triss. Nawet jeśli uda ci się do niej dostać. Wymienię Shilarda na Triss. A co powie Jorvet, kiedy się dowie, że zostawiłeś Saskię?
Martw się, co zrobi z tobą, kiedy cię dostanie w swoje ręce. Oślepienie mu nie wystarczy. Myślisz, że ta twoja Marigold jest taka święta? Nie tobie ją oceniać. Żegnaj, Eilhart. Hasta la vista, baby. Przykro mi. A teraz cię zabijam. Mogę? Ruchy, ekscelencjo. To niedorzeczne. Co chcesz osiągnąć? Spotkać się z Cis. Którędy tu wszedłeś? Odłóż miecz. Dopiero gdy poderżnę ci gardło. Wybieraj. Znam przejście tunelem. Więc będziesz moim przewodnikiem. Dzięki. A teraz idź grzecznie. Jeśli mogę. I odcinek będzie długi. No to się zachodzi. Kurde, ja ci dam, dziadku. Tunel po lewej. Jesteś świetnym przewodnikiem. Idź. Nie, po prostu byś lepiej nie marzę. Kurde. Teraz wam pokażę władzę. Gnoje stare. O, proszę. Zaskoczeni? Jeden fałszywy ruch i wasz ambasador już nigdy nie ujrzy słońca Nilfgaardu. Dokładnie. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Zamknij chyba się. Chyba poprosisz, pośle. A wierzę, że poprosisz. Renuald Ebb Madsen otrzymał rozkazy od samego cesarza. Prędzej umrze, niż wydać Marigold. Zamknij się. Niech umiera. To nie on zginie, ale ty. Chyba, że mnie wypuścisz. Jeszcze nie jest za późno. Przynudzasz. Ruszaj się żwawo. Dlaczego tak ci zależy na tej czarodziejce? Dowiesz się w swoim czasie. Z drogi wszyscy, albo starzec zginie! Ani kroku! Nie żartuję. Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Chcecie tego? Renuald! Ten, kto przyniesie mi głowę Wiedźmina, dostanie order zasługi. Nie słuchajcie się go. Oj, masz problem, ale Renuald. Ambasador Fitz-Esterland, wasza ekscelencjo, rozkazy ze stolicy. Ty idioto. Ja... No to teraz was wszystkich pozabiję. Geralt, rób sieczkę! Co czekacie? Jaki debil! Łysy i jeszcze debil! Zabili starego dziadka za nic. Ja was tu szybko ubiję. Jesteście banałem dla mnie. No, bronił się. Dobra. Ty patrz, no jeszcze się chciał obronić. No zgiń, że już. I nie nadużywaj mojego czasu. Kurde. Nobie. Ja go zaraz... O, pogubił się chłopak. O, teraz już po nim. Jebci. A, jak ładnie padł. Dobra, szczerze te gówna mnie nie interesują. Chcę tylko wziąć ten miecz szybko. Dobra, wymieniamy. Kurde, nie zdejmił mi tych butów. Tylko masz mi to założyć, resztę wywalasz i dziękuję bardzo. Szybko to trzeba, nie no, teraz to mnie aż rage ogarnął. No, tylko spróbuj we mnie trafić. Głównie. O, trafili. Niebywałe. O, no! Jaki waleczny! Kurde, ja sobie jeszcze wypiję potki. Ja muszę sobie jakiegoś potka walnąć. Nie ma wyjścia, nie ma bata. Daj mi wypić potki. No co niemożliwe w tym miejscu, no. To się nie napije, no to macie, kurde, problem. Kurde, przestań mi się bronić, bo i tak zdechniesz marnie. No kurde, weź Geralt ich obij, porządnie, co ty jesteś, baba czy wiedźmin, bo czasami mam wątpliwości. Zróbmy save'a. O, teraz się zabezpieczymy i to ładnie. Naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? Tak. Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zabić go! Oh,
O, i teraz was sobie wykończę trzech naraz. O, proszę. Szeregi cesarskiej armii są niezliczone. I szybciutko się rozprawiliśmy. Teraz już z nimi się nie będę gnoił, ja ich ubiję od razu na miejscu. Kurde. Takie gnoje już nie będą kozackie. Igni. Teraz trzeba z igni ponawalać. O, teraz będą kozaczyć, to strasznie. Kudło. Kudło. O, dobra, obronione. Ło. Dobra, jednak weźmy sobie tego Arda. Najlepszy. No już pada tutaj. Trzeba jakoś teraz strategicznie to odegrać. Okej, pięknie. No patrz, musiał to jeszcze obronić. Ło! Przyszło czterech kolejnych. Jakoś trzeba ich obić, no. Kurde, on jest pod wpływem Arda. I tak ciężko. No ładnie, ładnie coś mi idzie teraz. Bo raz walę, raz zrobię unik, to jest dobre. Ło. O! No patrz, zaraz mnie zamordują gnoje. Dobra. Jakoś ich muszę poosłabiać magicznie. Kurde, żeby mnie nie zabiły tylko gnoje. O, już ma Loa. No, pięknie. Do tego podeszliśmy. Teraz kolejny. I zostałeś sam w gnoju. I już po tobie. No. I tak Geralt bije! Tak Geralt bije wrogów. Sorki, że się drę, ale moje emocje zostały mocno podrażnione. Wiecie co? Ja już mam powoli dość. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 37 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Dalsze przygody dowiecie się w następnych odcinkach. Tu już po prostu moje nerwy i emocje zostały mocno nadużyte. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał odcinek długi, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę sobie jeszcze, żebym nie darł japy, że nie zapisuję, bo teraz zapisuję. Trzymajcie się, na razie, yo!